Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej we Wszechświętych. Na ten moment strażacy z OSP we Wszechświętych w gminie Sadowie czekali. Nowy sztandar został poświęcony i od teraz jest chlubą jednostki. Weźcie tego sztandaru jak źrenicy oka. To jest coś, co jest najważniejszym elementem w braci strażackiej. To jest bronić honoru sztandaru. I ten sztandar to jest bardzo, bardzo się staraliśmy, żeby pozyskać nowy, ponieważ ten stary już z 1970 roku był dosyć zniszczony. Na nowym sztandarze uwieczniono postać świętego Floriana, dewizę strażaków, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, a także trzy ważne daty dla jednostki. Jest tam data założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest tam 1930 rok. Na nowym też jest data nadania pierwszego sztandaru, 1970 rok. I data nadania nowego sztandaru 2021 rok. Uroczystości nadania sztandaru dla OSP Wszechświęte miały odbyć się już w ubiegłym roku. Niestety czas pandemii wymusił zmiany. Wspaniały dzień, piękny i w pełni zasłużony przez druhny i druhów OSP Wszechświęte. Oni czuwają każdego dnia, każdej nocy nad naszym bezpieczeństwem. Są zaangażowani nie tylko pod kątem ratowania życia i mienia ludzkiego, ale również jako organizacja pozarządowa włączają się we wszystkie organizowane uroczystości, podkreślają wagę i tożsamość naszej gminy Sadowie. 1 maja dla jednostki oficjalnie przekazano nowy wóz strażacki. To jest to pierwszy nowy samochód, który ona otrzymuje w ciągu swojej ponad 90-letniej historii. Więc jest to naprawdę duże wydarzenie, ale także dowód na to, że ci strażacy są bardzo dobrze postrzegani w społeczności nie tylko swojej miejscowości, ale społeczności gminnej. Ten wóz z pewnością przyda się, ponieważ ochotnicy, strażacy, druhowie niejednokrotnie dali dowód na to, że są gotowi poświęcać swoje zdrowie, czasami również życie, aby ratować dobytek swoich sąsiadów. To jest piękna służba. Ten uroczysty dzień był również okazją do tego, aby odznaczyć najbardziej zasłużonych strażaków z OSP Wszechświęte. Wręczone zostały m.in. złote i srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa. Ochotnicze straże pożarne pełnią nieocenioną rolę pod każdym względem, bo nie tylko ratują dobytek ludzi podczas pożaru, ale też uczestniczą w wielu akcjach. W takich akcjach jak powodzie czy inne klęski żywiołowe są na miejscu i bronią swoich gospodarstw, gospodarstw swoich sąsiadów i ta organizacja spełnia faktycznie rolę, do której została powołana. Ochotnicy strażacy nigdy nie odmawiają tej pomocy, a dzisiaj szczególnie w wymiarze również tej pomocy międzynarodowej, sąsiedzkiej dla Ukrainy. Przecież ile sprzętu i z pewnością z tej Ochotniczej Straży Pożarnej była pomoc i jest pomoc udzielana naszym braciom ze wschodu, z Ukrainy. Strażacy mają sztandar, który będą dumnie prezentować. Mają nowy wóz, dzięki któremu będą mogli sprawniej i efektywniej reagować w sytuacjach kryzysowych. 1 maja 2022 roku z pewnością zapisze się na kartach historii OSP we Wszechświętych.